Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnej audycji tematycznej Horeca Radio. Tym razem zapraszam Was na audycję pod tytułem Nowoczesne Spa. Moim gościem i współprowadzącą jest Ania Tafelska. Dzień dobry, Aniu. Witaj, Rafale. Aniu, no może w dwóch słowach przedstaw się, opowiedz naszym słuchaczom, czym się zajmujesz i o czym będziemy rozmawiali podczas naszych audycji. Tak jest. Witam wszystkich. Czym się zajmuję? Przede wszystkim ekspert spa, sprzedaż, rentowne spa. Pomagam właścicielom, dyrektorom hoteli budować spa, które dobrze funkcjonują, które mają dobre opinie i które zarabiają pieniądze, a nie są tylko kosztownym działem hotelu. Także to jest moja główna dziedzina. To znaczy, że audycja, przepraszam, że ci wejdę słowo, znaczy, że audycja jest kierowana, rozumiem, dla właścicieli, dla inwestorów, dla menadżerów, tak, którzy prowadzą lub myślą o tym, żeby zainwestować w spa. Tak, to będzie dla nich taka pigułka wiedzy. Dokładnie tak. Może to być spa hotelowe, może to być spa niezależne, day spa, natomiast te obiekty się troszeczkę od siebie różnią, więc zdecydowanie będą wskazówki i dla jednych, i dla drugich. Okej. Powiedz w takim razie, co mamy zaplanowane, jeżeli chodzi o tematykę naszych najbliższych audycji. Za chwilę oczywiście przejdziemy do tematyki tego wydania, tego odcinka. Natomiast jakby może zapowiedzmy już troszkę, jak będzie wyglądał cały cykl, czego nasi słuchacze się dowiedzą w kolejnych odcinkach. Fantastycznie, już się nie mogę doczekać. Więc zaczniemy dzisiaj od tego, jak zbudować rentowne spa od projektu po samowyposażenie. Na pewno wytłumaczę, przedstawię mój punkt widzenia na strukturę spa, na to, jak wynagradzać pracowników, w ogóle jak układać strukturę, kto powinien co wykonywać, jakie obowiązki, kto powinien sprzedawać, kto powinien obsługiwać i to wszystko Państwu przedstawię. Te elementy ułożą nam się na też kolejny odcinek, jak ułożyć mocną ofertę, tak żeby klient zauważył i kupił to, co my chcemy mu sprzedać, a niekoniecznie to, co będzie sam poszukiwał. No i kolejne z tym związane tematy to będzie sprzedaż, czyli pomysły na to, jak sprzedawać, jak wyszkolić pracowników, żeby sprzedawali, jak zmotywować ich, żeby chcieli przede wszystkim sprzedawać. No i to wszystko ułoży się nam zgrabnie w cały cykl tak naprawdę na temat spa revenue management, czyli zarządzanie przychodem spa, który różni się od troszeczkę od zarządzania przychodem hotelu i wszystkie te składowe dadzą nam pełen obraz, jak stworzyć rentowne spa, jak zorganizować pracę, żeby uniknąć chaosu, bałaganu, żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić i wspólnie pracowali na dobre wyniki. Okej. Ja myślę, że to szczególnie może otworzyć oczy osobom, które pracują czy prowadzą day spa, nie spa hotelowe, tylko day spa, ponieważ no, dla nich pewnie zagadnienie w ogóle revenue management w spa jest zupełnie egzotyczne, tak? Tajemnicze. Zdecydowanie. Hotelarzom tak. Sam revenue management już coś mówi, tak? A tylko tu mówimy jakby konkretnie o tej kategorii spa. No to czyli rozumiem, że nasi słuchacze dowiedzą się, jak zbudować, jak wyposażyć, jak szkolić, zatrudnić, dobrać personel, jak delegować zadania, ale jak zarządzać właśnie przychodami, tak? To będzie nasze kluczowe jakby zadanie w tej audycji. No i oczywiście Państwa zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, bo w każdych kolejnych odcinkach do Waszych pytań możemy się odnosić oczywiście i próbować znaleźć odpowiedzi na Wasze jakieś problemy, tak? Z którymi się spotykacie na co dzień, więc chętnie prosimy, abyście wchodzili z nami w taką interakcję. Zarówno pod tym podcastem możecie komentować, jak i na Facebooku, na grupie dyskusyjnej. Śledzimy te wszystkie nasze media, gdzie robimy dystrybucję tych audycji, więc tam jest miejsce właśnie do komunikacji z nami. No dobrze, zapraszamy w takim razie, zaczynamy pierwszą audycję Nowoczesne Spa, pierwszy odcinek, który będzie zatytułowany Jak zbudować rentowne spa od projektu po wyposażenie. No to Aniu, proszę bardzo, oddaję Tobie głos. Co byś chciała w tym temacie naszym słuchaczom przekazać? Co jest najistotniejsze? Świetnie, dziękuję. Najistotniejsze, pozwolę sobie zadać jedno pytanie. Zawsze jak spotykam się z nowym inwestorem, z nową osobą, która jest zainteresowana współpracą ze mną, zachęcam do odpowiedzenia sobie na pytanie, dla kogo budujesz ten obiekt?
No tutaj też odpowiem anegdotą. Często słyszę odpowiedź dla żony albo dla dzieci. A ja bym chciała, żebyście Państwo zdali sobie sprawę, że wy budujecie to dla gości i dla biznesu, a nie dla żony, ani dla własnych dzieci. Oni mogą tym zarządzać, oni mogą to prowadzić, natomiast to nie oni są odbiorcami tej usługi, więc najpierw, nim podejdziesz w ogóle do tematu projektu, architektów i wymarzonego spa, zastanów się, co potrzebuje Twój klient. I kim on jest? I jak na to pytanie sobie odpowiesz, to wtedy zdecydowanie trafniej pokierujesz architektów, doradców i pracowników, którzy będą to spa z Tobą razem tworzyć, budować i sprzedawać. No to myślę, taki naprawdę bardzo ważny element, bardzo ważny punkt, czy bardzo ważne pytanie, na które faktycznie trzeba sobie odpowiedzieć przed inwestycją. A w swoim życiu spotkałem wiele osób, które właśnie podchodziły do tematu w ten zupełnie inny sposób, o tak którym jest, powiedziałeś, tak że jest. Absolutnie najczęściej to było, bo budowałem hotel albo spa no, dla żony. Tak jest. Ja mam, prowadzę jakiś tam biznes, który przynosi potężne pieniądze i ja jakby zarządzam tym biznesem, ale faktycznie nie mam zajęcia dla swoich dzieci czy dla żony i tak dalej, no to wydam 1 000 000, 2, 5, 10 milionów, wybuduję hotel ze spa i jakoś to będzie się kręciło. Tylko często ci ludzie właśnie przychodzili i mówili, no wiecie co, wydawało mi się, że to jest taki biznes samograj, tak? Że rzeczywiście ja zainwestuję te pieniądze, zrobimy fajny marketing, piękne zdjęcia, wspaniałe zabiegi i tak dalej, ale okazuje się, że nie do końca to działa. Nie działa. Właśnie nie w takim schemacie, kiedy zarządza tym, czy to rodzina, dla której zostało to tak trochę stworzone, macie, abyście mieli tylko zajęcie, ale bez żadnego konceptu, bez żadnego pomysłu. Tak, tak więc jest. Ja się z tym absolutnie spotykałem i wiem, że takie przypadki są w Polsce i to częste. Bardzo częste. Nie spotykamy tego w przypadku hoteli sieciowych, tak? Tutaj mamy zupełnie inną politykę, już powstawanie hotelu jest zupełnie inne. Natomiast umówmy się, hotele sieciowe to też nie są głównie obiekty spa. Hotele sieciowe są głównie nastawione na noclegi. Spa jest często tylko i wyłącznie dodatkiem. Natomiast nie jest to główny powód realizacji. Główny powód realizacji najczęściej jest jednak przy prywatnych inwestycjach. I tutaj spotykamy się z dużą niespodzianką, z założeniami, które właściciel, inwestor miał, a co się wydarza później. Dlatego na początek zastanów się, co potrzebuje Twój klient, kim będzie Twój klient, co chce od Ciebie kupić, żeby wszystko, co przygotujesz, co inwestujesz, było jemu później potrzebne. Dobrze, a to w takim razie zatrzymajmy się trochę przy tym, a absolutnie jako laik będę tutaj się wypowiadał i reprezentował właśnie osoby, które o tym biznesie nic nie wiedzą. Jak mam to zdefiniować? Co, mam zatrudnić jakąś agencję, jakąś firmę, która przeprowadzi mi badania mieszkańców najbliższej mojej okolicy, czy nie? Czy myśleć szerzej i mam myśleć o kliencie z całej Polski albo z całego świata, który ma do mnie przyjeżdżać, bo dla nich stworzyłem jakąś specjalną usługę? Jak podejść do tego definiowania mojego klienta? Świetnie, to jest bardzo dobre pytanie. I tutaj też kilka czynników będzie grało rolę na to, czy klient będzie taki czy inny. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jaką masz lokalizację. Jeżeli budujesz inwestycje w mieście, czy budujesz inwestycje w środku lasu, czy są to góry, czy jest to morze, czy może jest to jeszcze jakieś inne miejsce, którego w tej chwili nie wymieniłam, na przykład przedmieścia. Każdy obiekt w innej lokalizacji umiejscowiony będzie miał innego klienta. I pytanie, czy będziemy się skupiać na kliencie lokalnym, czy będziemy ściągać klienta z całej Polski? Jeżeli mamy fantastyczny, ciekawy koncept spa, wyjątkowy na Polskę, to jesteśmy w stanie ściągnąć osobę kilkaset kilometrów po to, żeby przyjechała na weekend, wypoczęła, zobaczyła nasz koncept i z niego skorzystała. Natomiast jeżeli nie wyróżnimy się na rynku, nie będziemy mieć ciekawego marketingu, to nikt 300 km ani 500 nie będzie do nas jechał po to, żeby skorzystać z usługi takiej jak manikir czy inny masaż. Wtedy musimy bardziej myśleć o kliencie lokalnym. Także wszystko zależy od lokalizacji. Pierwsze podstawowe pytanie. Drugie pytanie. Czy twoje spa to jest twoja główna działalność i twój główny cel zarobkowy?
czy jest to dodatek do jakiegoś innego obiektu większego, który po prostu ma tylko uzupełnić ofertę. Czyli przykładowo stawiam na hotel, który będzie ogromny, oprócz tego chcę mieć dwie piękne restauracje, chcę mieć do tego piękne spa, ale restauracja i spa będą tylko uzupełnieniem oferty noclegowej. Także to są podstawowe pytania, które odpowiedzą Ci, czy ten klient może przyjechać do Ciebie z drugiego końca Polski, czy nie, czy raczej rozglądać się lokalnie za klientem lokalnym. Oczywiście możesz też połączyć tych klientów. Może być i klient, który przyjedzie, i klient lokalny. Natomiast wtedy też infrastruktura i oferta powinna być dostosowana do obydwu tych klientów i to też trzeba przewidzieć z wyprzedzeniem. To prawda, okej. O czym jeszcze należy pamiętać? Na pewno jeszcze skup się na tym, jaki charakter ma nie tyle Twoja lokalizacja, ale może Twoje umiejscowienie geograficzne, ponieważ to może Tobie dać pomysł na koncept, to może Tobie dać powód, dlaczego ludzie tu przyjadą. Jeżeli jesteś w górach, no to oczywistym jest, że możesz przyciągnąć ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać wypoczynek w górach. Jeżeli jesteś w środku lasu, możesz zbudować fantastyczną koncepcję na jakieś bieganie po lesie, crossfity, jeżdżenie jakimiś dziwnymi urządzeniami, tak, wokół. Możesz zrobić naprawdę fajną, taką Jasne. Bardziej ofertę wellnessową, nie tylko czysto spa, co bardziej wellnessową. No też myślę, że obiekty, które są zlokalizowane przy granicy na przykład, tak, no można się nastawiać na klienta właśnie z zagranicy. Tak jest. Pewnie na ścianie wschodniej jest to trudniejsze do zrealizowania, ale już... I tu możemy się zaskoczyć. Czasami. Tak, naprawdę? Tak, tak. Zawsze tak. myślałem, że to ta ściana zachodnia jakby ma naprawdę duże pole do pokazania, jakby do działania, no bo ze względu na bogatego sąsiada, tak, Niemców. Mm-hmm. I którzy rzeczywiście licznie przyjeżdżają, czy to na takie pobyty związane z medycyną, tak, ale właśnie tak. spa, tego typu rzeczy, tak? I to jest świetny klient i znam mnóstwo obiektów, które są jakby nastawione dokładnie na takiego klienta, wręcz, tak? I taką komunikację głównie robią. No ale zupełnie oczywiście pewnie inny będzie koncept, inny marketing spa zlokalizowanego w Białowieży. Ale dokładnie. Też świetny marketing, świetne miejsca i jest co pokazać i czym zachęcić, tak? Gości, żeby właśnie tam przyjechali. Zgadza się. Polska jest mocno podzielona w tej chwili na województwa i to, co przed chwilą wspomniałeś, to jest mocno widoczne, że na przykład zachodniopomorskie to jest zdecydowanie klient zachodni. Bardzo, bardzo obiekty medicalowe. Tutaj jakby czysty koncept wellness, tylko w przypadku takiego hotelu butikowego może się sprawdzić, tak? Ponieważ nie jesteś w stanie zachęcić w tym rejonie tak dużo polskich turystów, jak możesz na przykład niemieckich na właśnie koncepty zdrowotne, medyczne. Natomiast już inaczej będzie się układała zupełnie sytuacja w Pomorskim, gdzie mamy napływ Skandynawów, Norwegów. I teraz zatrudniając pracowników na zachodniopomorskim potrzebujesz umiejętność języka niemieckiego. W Pomorskim zdecydowanie angielskiego. Także to są takie informacje, które warto... Na wschodzie pewnie bardziej rosyjski. Bardziej nie? rosyjski, natomiast tutaj właśnie jest to zaskoczenie, że bardzo dużo Polaków i no do niedawna również fantastyczna turystyka ze strony wschodniej. Natomiast wiadomo, każda polityczna zmiana wpłynie na to, że twój koncept może niechcący nie wypalić właśnie przez zmiany polityczne, więc na to trzeba. Szczególnie na ścianie wschodniej, tak, bo na zachodniej powiedzmy jest stabilnie. Tak, jeżeli chodzi o politykę. Też chyba ciekawym takim kierunkiem jest północ Polski, całe wybrzeże, no, które latem oczywiście ma sezon letni i tyle. Natomiast no, poza tym sezonem, ja myślę, że też jest pewna turystyka ze Skandynawii. Promy, połączenia takie wodne, właśnie promowe są bardzo tanie, tak naprawdę i dostępne. Tak? Mm-hmm. To jest 12 godzin i jestem już w Skandynawii. Tak? Na weekend to w ogóle jakby świetna sprawa, więc no to też jest, myślę, fajny taki element marketingowy i dobra grupa docelowa, bardzo zamożna. Zgadza się, dokładnie tak i jest to zdecydowanie wykorzystywane w tym rejonie, także obserwuję faktycznie, że inwestorzy dokładnie wiedzą, do kogo kierują ofertę w tym rejonie. Mhm. Natomiast trzeba też pamiętać, że mamy w Polsce przepiękne pałace, zamki, które na przykład mogą
ściągnąć osoby zewsząd tak naprawdę, z całego świata na tak zwaną turystykę objazdową i oni również gdzieś sypiają, gdzieś do spa chodzą i to są takie obiekty, które przyciągają historią. Także też możesz oprzeć swój biznes na koncepcie historycznym przykładowo. No proszę, okej. Okay. Dobra, no to cóż, przeszliśmy te punkty jakby dla pytania, tak, przed inwestycją, dla kogo mam, buduję ten obiekt, tak, kto będzie moim klientem, jaką rolę ma pełnić.